Tuż po wieczornym śpiewie ptaków wsiedliśmy do naszego samochodu sztabowego i pojechaliśmy przez zaciemnione wsie z naszym dywizyjnym proporcem na przednim błotniku i niebieskimi szwarkami na przednich reflektorach, by nikt nie miał wątpliwości, kto nadjeżdża. Przez całą drogę mój generał mruczał ponuro. Chwała Bogu na wysokościach i pokój na ziemi, myślałem. Mój generał zdecydował zrobić inspekcję ciemnej masie stacjonującej w okolicy w cywilnych kwaterach. Spadliśmy na dywizyjne więzienie jak błyskawica z opóźnionym zapłonem w dniu pomsty. Strażnicy siedzieli sobie grając w karty z więźniami, a ich broń wisiała na kołkach na ubrania w latrynach. Powinniście byli słyszeć mego generała, a tych strażników i więźniów widzieć skaczących dokoła jak karaluchy na rozpalonej do czerwoności patelni. Na koniec, gdy wszyscy zostali umieszczeni w celach, dostałem polecenie pozamykania drzwi na klucz i zaryglowania. Gdy wręczyłem klucze memu generałowi, cisnął je tak daleko, jak zdołał, poza kupę gnoju. Na koniec rozmontowaliśmy ich pistolety maszynowe i rozrzuciliśmy części po całej Westfalii, więc będą naprawdę zajęci, gdy otrzymają rozkaz wystąpienia na paradę do przeglądu ze swymi PM-ami. Tak, mój generał wiedział, jak zmieniać cywilów w umiarkowaną imitację żołnierzy. W następnym miejscu, do którego dojechaliśmy, oficer dowodzący pojawił się w piżamie i nocnych pantoflach w drzwiach domu. Mój generał narobił straszliwego hałasu. Nieprzyjaciel jest na peryferiach tego miasta! Ryknął, wpychając dziób swego nosa prawie w twarz zaspanego majora. Nieprzyjaciel jest w drodze do środka miasta! Powtórzył. To nie jest całkiem dobrze, wybełkotał major i zaproponował generałowi koniak jako napój poranny. Mój dobry człowieku, czy nie usłyszałeś przed chwilą, że nieprzyjaciel jest tutaj ze swą szpicą pancerną prawie najeżdżającą ci na palce u nóg? Powiedział mój generał ze spokojem, od którego robiło się zimno. No cóż, sądzę, że pozostało nam tylko jedno do zrobienia. Major uśmiechnął się i podciągnął spodnie od piżamy do pasa, a to oznacza wynieść się stąd, zanim ten sklepik zostanie całkiem rozwalony. Ale czego u diabła nieprzyjaciel tutaj chce? Na to prawie wyskoczyliśmy z naszych butów z cholewami. Wypuściliśmy nasz monokl polowy, który się rozbił, ale dzięki Bogu zawsze mieliśmy zapasowy w kieszeni na piersi. Ogłaszaj alarm, ryknął z wściekłością mój generał. Jawohl, herr general, odpowiedział major i powłócząc nogami poszedł nałożyć swój blaszany hełm. Następnie wystawił głowę przez drzwi i krzyknął alarm 3 razy w nocną ciszę wiejskiej drogi. Przez chwilę nic się nie działo, a potem ze złością zadzwonił telefon. Mój generał podniósł słuchawkę. Jakiś rozeźlony głos zapytał, co za idiota krzyczał alarm w samym środku nocy. To ja! Wrzasnął generał głosem, od którego skurczył się mikrofon telefonu. Alarm został ogłoszony, ponieważ otoczyli nas spadochroniarze. Musiałeś zjeść stary but i to ci zaszkodziło. Roześmiał się głos na drugim końcu linii. Właź do środka i prześpij się trochę, ty oszalały od wojny idioto, i czekaj z całym tym gównem, aż zrobi się dzień. Żadnemu spadochroniarzowi z odrobiną oleju w głowie nawet nie będzie się śniło, by wylądować tu wśród nas. Nikomu nie robimy jakiejkolwiek krzywdy. Mój generał odrzucił telefon z obrzydzeniem i posiał majorowi niszczące generalskie spojrzenie. Usłyszysz coś ode mnie, obiecał ponuro. Jawohl, herr general, pisnął major, salutując niewłaściwą ręką do swego stalowego hełmu. Dopiero w tej chwili połapał się, kim jest jego gość. Co za pozbawione kręgosłupa indywiduum, warknął mój generał, gdy pruliśmy przez inną wioskę. Skończy żałując, że to nie u niego byli z wizytą nieprzyjacielscy spadochroniarze zamiast nas. Spadliśmy jak dwaj wysłannicy z kosmosu na jakieś kwatery, gdzie pułk strzelców znalazł ochronę przed nocną wilgocią i rozwalał się w obszernych, chłopskich łóżkach. Wysoki i chudy jak tyka feldwebel w hełmie włożonym tył naprzód wykaszlał coś w rodzaju meldunku. Gdy skończył i zastanawiał się, co jeszcze mógłby zameldować, zdał sobie sprawę, że zapomniał postawić obecnych w pokoju na baczność. Ciemniacy leżeli wszędzie z głowami opartymi na stołach, chrapiąc i gwiżdżąc sobie na wystawienie wartowników. Ogłoś alarm, człowieku! Wrzasnął mój generał. Nieprzyjaciel jest w drodze do środka miasta. Co?
kwiknął przerażony Feldwebel, ziejąc tanim sznapsem prosto w twarz mego generała. Co? Powtórzył żołnierz, drapiąc się gwałtownie po tyłku. Ogłoś alarm do wszystkich diabłów! Wrzasnął ponownie mój generał, co prawie na śmierć wystraszyło kompanijnego kota leżącego w głębokim śnie obok pieca. Skoczył prosto w powietrze i opadł na stół, stając na czterech sztywnych łapach. Serwus, herr general! Miałknął. Tyka w blaszanym kapeluszu zaczęła myśleć tak intensywnie, że aż w jego hełmie pojawiły się wgniecenia. Sięgnął po pas i pistolet, które wisiały na haku. Następnie podleciał do jednego ze śpiących przystojniaków i zaczął go budzić, szarpiąc. Herbert! Krzyknął. Obudź się! Odpierdol się! Odpowiedział Herbert, próbując go sennie poczęstować kułakiem. To ważne, Herbert! Chodźcie! Wstawaj! Błagała go Tyka. Idź i obudź dowodzącego oficera i powiedz mu, że nieprzyjaciel jest tutaj z czołgami i wszelkiego rodzaju żelastwem. Powinniście byli widzieć mojego generała. Wyglądał, jakby jego ulubiona drużyna piłkarska przegrała, a on miał w najbliższej minucie dostać wylewu krwi do mózgu na wielkoniemiecką skalę. Następnie zrobił się na twarzy zielony, a w końcu niebieski. Po prostu przez szereg minut nie mógł z siebie wydobyć ani słowa, co się zdarzało tylko bardzo rzadko. Ale w końcu odzyskał głos z całą mściwością. Jesteśmy na wojnie, człowieku! Rozdarł się. Zapewne było go słychać aż na południu Francji. Teraz w każdej chwili nieprzyjacielskie czołgi wtargną tutaj i obedrą nam ciało z kości. Daj rozkaz alarmu trzeciego stopnia, człowieku, do jasnej cholery! Jawohl, herr general! Wymamrotał Feldwebel, drapiąc się w zamyśleniu po głowie pod swym stalowym hełmem. Ruszaj się, Herbert! Daj sygnał alarmu trzeciego stopnia! Obudź dowódców drużyn! Powiedz im, że Brytyjczycy są tutaj ze swymi czołgami. Powinni też zabrać sprzęt, abyśmy nie wyglądali nieporządnie, gdy nas wezmą do niewoli. Biegiem, Herbert! Czy nie rozumiesz, że jeszcze jest wojna? Moja armata! Bełkotał Herbert, nadal na pół śpiący. Wyciągnął rękę w poszukiwaniu karabinu wiszącego na haku koło okna i wyglądającego na tak zaspanego jak jego właściciel i reszta całej tej gwardii. I oni ośmielają się robić to mnie, harczał mój generał, wyciągając swą orlą twarz z kołnierza. Wszyscy kompletnie zwariowali i myślą, że są tutaj, aby mieć wszystkiego w bród. Unteroficer Martin, pokaż im, jak się daje sygnał alarmu, gdy nieprzyjaciel puka do drzwi. Wziąłem rozpylacz, wbiłem na miejsce magazynek i opróżniłem go jednym ciągiem. Wtedy zmieniłem magazynki i dla wszelkiej pewności posłałem cały ładunek wzdłuż długiej, wiejskiej drogi w stronę przeciwną niż poprzednio. W niektórych domach zapaliły się światła i zaspane głosy zaczęły wykrzykiwać protesty. Dobry Boże, chroń nas, jęknął mój generał, wyjmując z oka nasz monokl. Ta banda nawet nie przestrzega nakazu zaciemnienia. Gdy minęło około 10 minut, pojawił się tłusty rezerwista, trzęsąc się na wojskowym motocyklu Anno 1903. W co u diabła bawicie się, wy stuknięci wariaci? Wrzeszczał wściekle, prawie zleciawszy z motoru ze złości. Strzelać z broni palnej tutaj w środku nocy? To się skończy sądem wojennym, niech mnie diabli. Tak, możesz na to liczyć, mój dobry człowieku, warknął mój generał. Oficer rezerwy, ujrzawszy czerwone generalskie wyłogi i liście dębowe, wypuścił motor, który padł na ziemię. Zgłupiał kompletnie w jednej chwili i stał nieruchomo w pozycji, którą ludzie dobrej woli mogliby nawet nazwać postawą na baczność. Pewien czas zabrało nam wyduszenie z niego przyznania, że jest oficerem służbowym pułku. Nieprzyjacielska broń pancerna jest w drodze do waszego rejonu zakwaterowania, zagrzmiał mój generał, jakby był we własnej osobie Mariuszem na polu bitwy. Jakiego rodzaju broń pancerna? Spytał tłusty dwukołowy dragon, patrząc na nas osowiałym wzrokiem. Brytyjskie czołgi, herr Oberleutnant. Uśmiechnął się tykowaty, podciągając pas, który osunął mu się na tyłek, nie zatrzymując się na biodrach, których był pozbawiony. Boże, miej litość nad nami! Wrzasnął przerażony grubas i przerzucił ciężar swego ciała z jednej nogi na drugą. Jestem pewien, że będzie ją miał! Szczeknął mój generał, ale musisz najpierw sam sobie odrobinę dopomóc, mój dobry człowieku.
Właśnie w owej chwili przypłynął jakiś lejtnant ubrany w bryczesy do konnej jazdy, nocne pantofle i górę od piżamy w czerwone paski. Dowódca żąda informacji, co u diabła się dzieje i dlaczego ta cała strzelanina w środku nocy. Mój generał zapatrzył się w zdumieniu na tego dziwnie ubranego oficera. Teraz ty mi powiedz, mój dobry człowieku, czy to firma prywatnych posłańców, czy pruski pułk piechoty? I mogę wam powiedzieć, że tak objechał tego lejtnanta w nocnych pantoflach i piżamie, że była to uczta dla słuchu. Och, doprawdy była to cudowna rozruba. Gdy wyczerpał wszystkie przekleństwa i groźby, podszedł brzęcząc ostrogami do działa przeciwpancernego, które stało nudząc się śmiertelnie między jakimiś krzakami, nie patrząc na prawo ani na lewo i nie myśląc o konsekwencjach, ustawił gotowość do strzału i pociągnął za sznur spustowy. Bum! Zagrzmiała 75. Oto ciocine suche ciasteczka zlatują z talerza, pomyślałem, gdy pocisk z wrzaskiem poleciał w noc, budząc wszystkie niemieckie ptaki w ich przytulnych gniazdkach. Rzesza niemiecka przyzwyczajona jest przystępować do wojny, ale nie tak często strzela się z armat u siebie w domu. Granat przebił 3 domy z rzędu, powodując nader znaczne przestawienie mebli. Skończył lot wewnątrz pancernego samochodu zwiadowczego, trafiając w jego magazyn amunicji. Boże, ile hałasu wywołała amunicja wybuchając! Ów samochód rozleciał się w kawałki na pół Westfalii. Niektóre z nich trafiły do Renu, inne znalazły się w Wezerze. Ale tym, co nastąpiło dodatkowo, był powrót do życia tego śpiącego regimentu. Jakżeż oni zaczęli się ruszać. Większość uciekała na łeb na szyję, ale paru zwariowanych na punkcie wojny pierdzieli chciało się bronić. Jakiż widok niemieckie słońce ujrzało, gdy w końcu wzeszło. Było bliskie cofnięcia się ponownie w mrok. Dużo mógłbym opowiadać. Kompania pancerna biła się dzielnie przez 2 godziny i przestała dopiero, gdy dom, którego broniła, obrócił się w ruinę. Wtedy ze zgrozą odkryli, że nieprzyjacielem był ich własny batalion motocyklowy. Ćwiczebny alarm mego generała kosztował 88 rannych i 9 zabitych. 2 popełniło samobójstwo, a 3 uznano za zaginionych. Ta trójka spowodowała liczne przypadki drapania się w głowę do chwili, gdy zrozumiano, że nie mogli zostać wzięci do niewoli przez Brytyjczyków, ponieważ żadnych Brytyjczyków tam nie było. Oni byli po prostu fragmentem gry mojego generała. Ci ludzie, niech mnie diabli porwą, zdezerterowali, mruczał mój generał. Wezwał do siebie szefa żandarmerii, wielkiego, brutalnego hauptmana z tak złymi oczami, że sam diabeł by mu ich pozazdrościł. Żądam, mój dobry człowieku, zaczął patrząc oczami jak sztylety na głównego łowcę głów, by dezerterzy spod sztandarów oraz ludzie uchylający się od służby byli traktowani w sposób bezwzględny. Nie wolno okazywać najmniejszych względów tego rodzaju śmieciom. Precz z nimi! Głupole oczywiście zostali schwytani. Wylądowali w Germersheim, gdzie pluton saperów wystrzałami pozbawił ich tchórzliwego życia. Nie da się zrobić omletu, nie tłukąc jaj, stwierdził mój generał z zadowoleniem, gdy wracaliśmy do domu na śniadanie. Mój generał bardzo lubił taki tok służby. Niech się wszyscy trzęsą, niech nie stoją w miejscu. To był jego prawdziwy żywioł. Nikt nigdy nie potrafił tego robić tak dobrze jak on, mój generał. Po południu obejrzeliśmy sobie saperów. Przerzucali mosty nad rzekami, a potem znów je rozbierali. Mój generał liczył ich czas na swoich 3 zegarkach. Parę jajek też zostało tu rozbitych, ku wielkiej satysfakcji mojego generała. Pewnemu głupkowi unteroficerowi zmiażdżyło obie nogi. Był zbyt ciężki w dupie, gdy dźwig, który zwędziliśmy żabojadom, załamał się. 2 innych facetów utopiło się, zaklinowanych między pontonami. Niezawodowi, dzięki Bogu, tylko ćwoki powołane z poboru, ale mój generał i tak zbeształ wszystkich i kazał całej reszcie wraz z ich podoficerami pełzać, wyciągnąwszy się na całą długość na bandziochach z karabinami w rękach i z nosami dotykającymi ziemi. Zęby wyczyścili sobie na tyle dokładnie, że powinno im to wystarczyć na resztę życia. To była czysta przyjemność patrzeć, jak robi żołnierzy ze stada małp.
Ludzie, którzy odbywali służbę wojskową u nas, nigdy przenigdy nie zapomną tego doświadczenia. Kiedy już załatwiliśmy wieczorne koryto, nazywaliśmy je dinner, ponieważ mój generał lubił posługiwać się wytwornymi zagranicznymi wyrażeniami, szczególnie angielskimi. Nabył tego zwyczaju, zostawszy przydzielony do 11 huzarów, towarzycha, które miało jako pieśń pułkową Mojżesza w Egipcie. Wtedy więc zdejmowaliśmy wieczorne mundury i ściągaliśmy nasze rękawiczki i nakładaliśmy je na prawidła do rękawiczek, które mieliśmy do tego celu. Wówczas wkładaliśmy nasz mundur garnizonowy i szliśmy do kościoła, aby feldmarszałek Bóg dostał to, co miało dojść do niego z tej strony. Ale gdy wróciliśmy, czekała na nas paskudna niespodzianka. Sztabowcy biegali tam i z powrotem po całym budynku. Byli co do jednego przeznaczeni do wyjazdu na wschód i to nie po to, aby umieścić ich bliżej miejsca, gdzie słońce wschodzi. Pomylili się ci przebierańcy, marionetki w kwaterze głównej Führera, wrzeszczał mój generał. Ja ich nauczę, ja tu wydaję rozkazy. Nikt nie ruszy nikogo z mojej dywizji tak długo, jak ja tu dowodzę. Szef sztabu tańczył wokół nas, jakby się zeszczał, a teraz miał się zesrać. Bez słowa wręczył nam ładnie złożony i gładziutki jak odprasowany list podpisany osobiście przez Adolfa. Twarz mego generała wyglądała jak SOS. Podbródek opadł mu prosto na jego krzyż rycerski. Szef sztabu smutnie wzruszył ramionami i zaczął wyglądać przez okno. Odwołany z dowództwa, wyjąkał mój generał, raz jeszcze odczytując list litera po literze. Nie mógł uwierzyć, że mówi on to, co w nim wyczytał. Tych, których bogowie chcą zniszczyć, najpierw porażają ślepotą, zagrzmiał. Teraz czeski kapral posunął się za daleko. Kości zostały rzucone. Trochę później przez telefon odezwał się Keitel. Miał kilka wewnętrznych informacji do przekazania człowiekowi z Brunau. Ledwie zdążyliśmy nałożyć nasze nocne mundury, gdy telefon zaczął dzwonić tak, jakby chciał pobić wszystkie rekordy. Musi to być coś ważnego, orzekł mój generał, wygładzając swoją regulaminową szlafmycę tak, by wyhaftowany złotem orzeł i bączek były w jednej linii z jego orlim nosem. Był to generał der Infanterie Burgdorf, szef kadr, który chciał z nami trochę porozmawiać. W hierarchii był znany jako czarna eminencja. Twarz mego generała kilkakrotnie zmieniała kolor, a dziób jego nosa stał się zupełnie kobaltowo-niebieski podczas tej małej rozmówki. Nie miałem wątpliwości, co się dzieje. Sracz palił się płomieniem jak szalony, a memu generałowi miały się spalić wszystkie cienkie, delikatne włoski wokół jego dupy. Po tym, jak generał Burgdorf odłożył słuchawkę, siedzieliśmy tam przez długi czas, milcząc, obracając wszystko w myślach. Prawie słyszałem trzeszczenie dobiegające z czaszki mego generała. Niemniej jednak wyglądało, że przyszło mu na myśl, iż nie będzie bardzo mądrze chodzić i opowiadać, o czym się myśli. Z tego powodu mnóstwo Niemców pomarło od roku 1933. Nim przenieśliśmy się do krainy snów, zmieniliśmy ponownie nasze mundury na lekkie polowe i napisaliśmy listy. Gdy słońce wynurzyło się ku górze, by ujrzeć, co się podczas nocy stało z dobrą starą Rzeszą, podpisaliśmy ostatni list i wszystko zostało porządnie ułożone pośrodku przyborów do pisania, ponieważ w taki sposób to się robi w pruskiej kawalerii. Mój służbowy pistolet, powiedział mój generał surowym tonem. Pogoniłem za ręczną artylerią, wytarłem ją szybko ściereczką do polerowania, naładowałem i odbezpieczyłem. Następnie wręczyłem ją mojemu generałowi. Żegnaj więc, unteroficir Martin, powiedział i po raz pierwszy wyciągnął do mnie dłoń. Wykonuj swe obowiązki dla naszej ukochanej ojczyzny. Będę śledził twoje postępowanie. Zum Befehl, Herr General, odpowiedziałem dwukrotnie stukając nocnymi pantoflami. Niech nasz czcigodny monokl pozostanie nieskalany. Następnie przyłożył pistolet do czoła, podczas gdy ja stałem salutując poza linią strzału i zastrzeliliśmy się. Sposób, w jaki mój generał potrafił to wykonać, był fanatykiem naprawdę, ale był także moim generałem.
Trzy pociski przeszyły czaszkę jego dowódcy polowego, ale dopiero wtedy wypuścił nasz monokl. Och, ależ to było dostojne. Gdybym nie był odrobinę podgazowany próbowaniem naszego koniaku, myślę, żebym się rozpłakał. Ułożyłem go ładnie, nałożyłem mu jego czapkę i dopiero wtedy ze znacznym trudem umieściłem nasz monokl regulaminowo. Po tym wszystkim zaalarmowałem sztab. Przyszli, stukali obcasami salutując i układali twarze w regulaminowe fałdy smutku. Nawet adiutant, ten złośliwy pierdziel, potrząsał głową tak smutnie, że wszystkie blizny po studenckich pojedynkach na twarzy drgały mu jak węgorze w galarecie. Następne dni były zajęte przygotowaniami do pogrzebu mojego generała i naszego monokla. Zbadaliśmy pożegnalne skrzynie i wybraliśmy ciężką, solidną trumnę ze starego germańskiego dębu z długim rzędem krzyży żelaznych wyrzeźbionych naokoło niej. Musiałem przeszukać połowę Niemiec, by znaleźć szkarłatną, aksamitną poduszkę, na której miała leżeć sałatka owocowa mojego generała. Dobrze się spisywał w dwóch wojnach światowych, a także nie spóźniał się z wysuwaniem się na czoło w czasach pokojowych. Pisarz kompanijny spędził 5 godzin na polerowaniu naszej paradnej szabli, nim adiutant był z niej zadowolony. Ta nasza szabla była diabelnie piękna, honorowa szabla, którą wręczyli mu Leibhusaren. Często myślałem, by ją podmienić na tani wyrób z Solingen. Jakiś zwariowany kolekcjoner na pewno zapłaciłby za nią ładny grosz. Główny mechanik kompanii spryskał farbą blaszany hełm mego generała, aby mógł odbijać płomienie pochodni. 2 sztabowych kapelanów przybyło z Berlina, prowadzonych przez kapelana generalnego. Wszyscy błyskali krucyfiksami z fałszywego złota i innymi takimi, by pomóc pilotować mego generała w górę do Walhalli. Zrobiono wszystko, co możliwe, aby to był naprawdę śliczny pogrzeb. Jedyne, co poszło nie tak, była sprawa trębaczy. Ci cholerni huzarzy kryli się gdzieś tam na froncie wschodnim, pozwalając, aby sąsiedzi rozwalili ich na kawałki, a co najgorsze, kucyk do Bosza poszedł sobie i zdezerterował do sąsiadów. I do tego zabrał ze sobą bębny kotłowe. Cóż, pułkowa orkiestra kawalerii nie jest warta ani gówna bez bębnów kotłowych. Doprawdy mam nadzieję, że żandarmeria polowa kiedyś złapie tego parszywego konia, by móc go powiesić obok całego szeregu wszawych dezerterów. Mógł przynajmniej zostawić na miejscu bębny. Są własnością Rzeszy. Nie wypada, by sąsiedzi bębnili w nasze kotły. Każda z broni była reprezentowana przez lejtnanta stojącego na warcie honorowej. Było ich 6. Stali tam, sztywni jak posągi, wokół mego generała, który bawił się w rycerskiej sali bankietowej. Był w pełnym paradnym mundurze ze wszystkimi swymi orderami. Wśród nich Pour le Mérite z I wojny światowej, zwany Blaue Max oraz krzyż żelazny z nożem i widelcem, a na nogach miał piękne lakierki z cholewami i ostrogami z czystego srebra. Mogę wam powiedzieć, że był najpiękniejszymi zwłokami, jakie możecie sobie wyobrazić. Tak ubrany mój generał mógł pofrunąć prosto do Walhalli i zarządzić ćwiczenia alarmowe tak skuteczne, że podłoga niebios rozwaliłaby się do czerwoności pod stopami aniołów. Była piekielna awantura o jego nakrycie głowy. Ja chciałem, by miał na sobie stalowy hełm. Właśnie dlatego kazałem go pomalować, ale adiutant domagał się czapki garnizonowej ze złotymi liśćmi dębowymi i całą resztą. Stalowe hełmy są nie na miejscu przy paradnym mundurze. Darł się, falując w moją stronę wszystkimi swoimi bliznami ze studenckich pojedynków. Policzki ruszały mu się jak urwana z podstawy chałubica. Był tak wściekły, że mógłby rozłupywać orzechy brazylijskie półdupkami, wsysając łupiny swą odwrotną stroną. W przerwach mówił, co o mnie myśli. Miałem ochotę dać mu wiadaczkę, ale nie było warto. Był rotmistrzem i mógł umieścić mnie nad czarną dziurą nietykającego stopami ziemi, gdybym mu to zafundował, jak chciałem. Niech cię dotknie wszelka zaraza, jaką mamy w tym kraju, wysyczał. Gdybym cię zobaczył schwytanego w potrzask na niedźwiedzie, zostawiłbym cię tam, abyś wykrwawił się na śmierć. Mogę ci powiedzieć, Martin, że czeka cię straszliwy los. Gdy tylko generał znajdzie się w ziemi,
Ty wyjeżdżasz prosto na front wschodni, tak szybko, że kurz i pył będą się wznosiły chmurami spod podeszew twoich butów, a ja znajdę najgorszą, najparszywszą istniejącą jednostkę, by cię tam wysłać. Jednostkę, która działa za liniami nieprzyjacielskimi w ich mundurach i robi wszystko, czego zakazują konwencje wojenne. To będzie właśnie to. Oczekuj tego, Martin. Nawet twój chory umysł nie potrafi sobie wyobrazić, co Rosjanie robią z takimi świniami jak ty, kryjącymi się w ich mundurach. Och, wiem o wszystkim, co robią, Herr Rittmeister. Na początek chłopcy sąsiadów walą cię po jajach dobrym, ciężkim młotem. Następnie wsadzają ci w dupę przewód elektryczny, tak że twoje robaki tańczą polkę wokół jąder, zanim się połapiesz. Miałem już tego dawkę wcześniej, Herr Rittmeister, ale jak dotąd to mi uchodziło na sucho. Niemniej chciałbym podziękować Herr Rittmeisterowi za wszystkie jego dobre życzenia i wyrazić nadzieję, że będziemy mieli miłe spotkanie we wspólnym grobie. Wtedy pomachał do mnie swymi bliznami jak workiem węży. Wyglądał kropka w kropkę jak przedwcześnie urodzony Odyniec. Boże, ile wrzasku on narobił, póki nie przyszedł szef sztabu i nie kazał mu się zamknąć. Obudzisz z powrotem generała, jeśli nadal będziesz się tak zachowywał, ostrzegł go szef. Mój generał leżał sobie z całym spokojem, podczas gdy garnizon przyszedł w komplecie, by się z nim pożegnać. Przybyli z bliska i z daleka. Strzelali obcasami, pobrzękiwali szablami i opuszczali zasmucone twarze w stronę ziemi. Niektórzy z nich płakali, więc mogliśmy naprawdę zrozumieć, jak bardzo kochali mojego generała. Wszystko to były kłamstwa i oszustwa. Nie było wśród nich ani jednego, który z przyjemnością oglądałby mego generała smażącego się we własnym tłuszczu w piekle. A potem pewnego dnia nadjechała artyleria z wielkim, grzechoczącym łożem armatnim i sześciu czarnymi końmi. Wykrzykiwano komendy, szable opuszczano końcami w ziemię i sztandary pochylano. Sześciu oficerów podeszło na sztywnych nogach do mego generała, który leżał sobie, wyglądając ślicznie i kosztownie w swej skrzyni dla wampirów. Procesja pogrzebowa, powolny krok! Wrzasnął szef sztabu i udaliśmy się do kościoła garnizonowego. Poszedłem, by wsiąść do samochodu sztabowego, ale za kółkiem siedział już jakiś kmiotek. Zostałem zwolniony. Załatwię cię za to przy pierwszej okazji, powiedziałem mu głupio. Był feldweblem, chociaż tylko z piechoty. Możesz sobie popełznąć, odezwał się adiutant. Wierz mi, przyzwyczaisz się do tego. Gówno, pomyślałem. Być może spotkamy się ponownie na wschodzie. W kościele garnizonowym paliły się grube, wysokie na 6 stóp świece woskowe, a orkiestra piechoty grała smutne melodie marszowe. Goethego czy Chopina, nie wiem, ale były bardzo smutne. Gdybym ja był tym, kim był mój generał i miał pójść do Walhalli, zamówiłbym gorące rytmy i wziął czarnego typa z Ameryki, by zawył solo. Blues to jest coś, co można ugryźć i zrozumieć. To jest coś, co może wsadzić człowiekowi w dupę trochę prochu armatniego na ostatnią podróż. Był cały tłum ludzi w mundurach i po cywilnemu, tańczących taniec wojenny wokół drewnianego munduru mego generała. Była tam nawet marynarka wojenna. Paru skośnookich Japońców także. Gdyby nie zmuszono nas do wojny, byliby też Brytyjczycy i Rosjanie. To wszystko byli kumple mego generała. Na skrzyni dla wampirów udrapowano flagę wojenną. Na jej szczycie leżała czerwona aksamitna poduszka. Zdobyłem ją od starej kobiety w Bielefeld. Służyła za łóżko jej kotu. Na niej połyskiwała cała sałatka owocowa. Szabla honorowa i stalowy hełm błyszczały jak kocie łajno w świetle księżyca wiosenną nocą. Klacz mego generała Magda też została zaproszona na przyjęcie. Do kościoła? Przerwał w zdumieniu stary. Nie, do diabła. Stała na zewnątrz, rozmawiając z 6 końmi artyleryjskimi. Wtedy wszystko zaczęło się naprawdę. Warta honorowa grenadierów pancernych wycelowała karabiny w niebo i posłała salwę do Walhalli.
Był to sygnał do otwarcia bram, jak sądzę, aby było dla mego generała mnóstwo miejsca, gdy tam dotrze. Gdy flagi zostały opuszczone, odezwały się organy mocą wszystkich posiadanych decybeli. Ryczały i jęczały tak, że nawet największy tam obecny dureń musiał zrozumieć, że generalski pogrzeb to coś bardzo uroczystego. Wtedy zabrał głos kapelan sztabowy. Mówił o Bogu, wyjaśnił, dlaczego Bóg zawsze był Prusakiem i to była przyczyna, dla której zawsze był po naszej stronie. Trochę i poplątał i pomieszał brytyjskiego Boga z naszym facetem. Byli tacy, którzy bardzo sarkali z tego powodu. Podczas wojny światowej fraternizować się z Bogiem innych typków to może być bardzo poważna sprawa. Tak, wtrącił Porta. Gdzie do diabła bylibyśmy, gdyby połowa niemieckich dupków leżała w nocy rozmawiając z angielskim Bogiem, a Szkoci modliliby się do niemieckiego typa? Co za bajzel zrobiłby się z wojny światowej, gdyby zdarzały się takie rzeczy? Sztabowy kapelan zbliżał się do zdrady głównej z całą swoją gadaniną o angielskim Bogu, kontynuował Gregor, do chwili, gdy kapelan generalny ostro odepchnął dupka od ołtarza niemieckiego Boga. Sądzę, że jest on już gdzieś na froncie wschodnim i zapomniał wszystkiego o angielskim Bogu. Ten wojskowy biskup naprawdę oddał memu generałowi to, na co zasługiwał. Zawsze wiedziałem, że jesteśmy wielcy, ale nawet nie pomyślałem, że aż tak wielcy, jakimi kapelan generalny nas uczynił. Oby generał żył w pamięci narodu niemieckiego jako dzielny i oddany służbie dowódca polowy, jakim był, trąbił ten naczelny katabas, waląc pięścią w skraj ambony. Generał był kochany przez swoich ludzi, podążali za nim na dobre i na złe i z uśmiechem umierali u jego stóp. Mogłem mu opowiedzieć coś nieco odmiennego. Ci, których widziałem, jak wyciągali kopyta, nie uśmiechali się. Nie, oni zgrzytali zębami. Najpiękniejsza śmierć, jaka może spotkać mężczyznę, krakał wysoko postawiony katabas, to paść w boju za ojczyznę. Generał, który teraz opuszcza nasze szeregi, by pomaszerować w górę i dołączyć do wielkiej armii w niebie, był od swych najwcześniejszych młodzieńczych dni jasnym światłem dla niemieckiej młodzieży, nieustraszonym i bezinteresownym wojownikiem. Przez ponad pół godziny deklamował o pięknej i prześlicznej śmierci. Następnie włączył się kolejny kapelan sztabowy. Był czymś w rodzaju księżego Hauptfeldwebla. Módlmy się wszyscy, ryknął głosem, który zdmuchnąłby skrzydła połowie zastępów niebieskich. Na kolana do modlitwy, hełmy zdjąć. Więc uklękliśmy z rzemykami naszych stalowych hełmów regulaminowo umieszczonych wzdłuż trzeciego guzika kurtki mundurowej od góry. Ściśle zgodnie z regulaminem Armii Lądowej, rozdział o kościelnych nabożeństwach wojskowych. Feldwebel i dwóch gefreitrów zostało postawionych do raportu przez adiutanta za to, że śmiali się w pozycji modlitewnej. Amen, zagrzmiał kapelan. Trumnę podnieść, rozkazał szef sztabu i sześciu lejtnantów splunęło w dłonie, wywindowało trumnę na ramiona i chwiejnym krokiem wyszło z kościoła. Padał śnieg. Nie było wątpliwości, że niemiecki Bóg chciał przypomnieć mojemu generałowi złą Rosję, gdzie jego pierwszy korpus armijny kilka razy otrzymał dobre lanie. Laweta armatnia odjechała z moim generałem, ale nie mogła go zawieść przez całą drogę do dziury. Cmentarz garnizonowy rozciągał się, uważacie, na szczytach kilku pagórków. Na samej górze spoczywali wszyscy z pierwszej dziesiątki i jeszcze paru innych niemieckich dowódców. Niektórzy z nich mieli w swych drewnianych garniturach buławy marszałkowskie, ale sześciu koni nie wystarczyłoby wciągnąć lawetę armatnią po stromych zboczach. Magda była jedyną, która by to potrafiła. Z wysiłkiem, sapiąc i dysząc, weszła na górę. Często sobie pierdziała i wkrótce cała procesja pogrzebowa śmierdziała końskim łajnem. Kilka razy ześlizgnęła się aż na zad, ochlapując wszystkie piękne mundury błotną breją. Krzaki i wierzby płaczące chyliły się pod ciężarem mokrego śniegu i ścieżki stromego cmentarza były śliskie. Lejtnanci niosący skrzynie dla wampirów mieli wielkie trudności z wdrapywaniem się pod górę. Czy ten pieprzony skurwysyński rębajło nie mógł załatwić swego pogrzebu na słoneczny dzień? Warczał ze złością jeden z lejtnantów piechoty.
Zawsze był gównem, syfowatym Jezusiczkiem, szepnął inny, idący za nim oficer, lejtnant motocyklistów. Nigdy nie dawał nam spokoju, gdy żył, a teraz nawet jako trup nadal to robi. Ten zły gościu w piekle szykuje mu gorące powitanie, obiecał lejtnant artylerii po drugiej stronie trumny. Ospowate marmurowe orły gapiły się obojętnie na procesję, zaś anioły o profilach prusaków dumnie rozglądały się wokoło. Tutaj, na garnizonowym cmentarzu, nie mogło być wątpliwości, kto jest kimś, a kto tylko szaraczkiem. Ci ostatni mieli tylko nędzny, blaszany albo drewniany krzyż. Niektórzy doznali zaszczytu umieszczenia stalowego hełmu na szczycie krzywego krzyża. Dowódca kompanii miał kamienną kolumnę z wyrytym na niej krzyżem żelaznym, zaś oficerom sztabowym przyznano granitowe kamienie z ptakiem i krótką wzmianką o miejscach, gdzie bawili się w bohaterów dla żarłocznej ojczyzny. Generałowie mieli na swych grobach tony marmuru, a kamienie narożników zdobne lwami i orłami z najpaskudniejszymi pyskami, jakie można sobie wyobrazić. Ale feldmarszałkowie bili wszelkie rekordy. Dano im zwały granitu w postaci ogromnych bloków z buławami wyrzeźbionymi w marmurze i leżącymi stosami na szczycie gigantycznego krzyża żelaznego. Cóż za podróż mieliśmy, wdrapując się na ten cmentarny wzgórek. Śnieg chlastał nas po twarzach, a stopiony spływał nam za kołnierze mundurów wzdłuż kręgosłupów, bawiąc się w gry z czasów epoki lodowcowej. Podczas pierwszego postoju na zboczu pagórka nagle przypomniałem sobie, że mój generał rozkazał mi zaśpiewać, nim opuszczą go do dziury. Aby wprowadzić się w stosowny nastrój, wziąłem parę wielkich haustów śliwowicy, którą przyniosłem sobie w piersiówce. Jakiś oberst z kwatery głównej Führera przewrócił się na tyłek i ześlizgnął ze zbocza pagórka. Gdy wreszcie podniósł się w górę i rozplątał swe ostrogi, szabla wsunęła mu się między nogi i upadł ponownie. Szedłem daleko na końcu procesji. Tak kazał adiutant. Powiedział, że wyżsi oficerowie odczują niedostatek tchu, jeśli będą musieli oddychać tym samym powietrzem, co ja. Po siódmym łyku śliwowicy wymknęło mi się beknięcie odrobinę zbyt głośne. Jakiś oberlejtnant odwrócił się i popatrzył na mnie ze zdziwieniem. Był jednym z tych sztabowych zastrańców z czerwonymi wypustkami wzdłuż spodni. Powiedział coś tam do trzęsącego się starego generał-majora, drepczącego obok, jakby miał buty pełne gówna. Teraz obaj zagapili się na mnie, mając w oczach sąd wojenny, ale w chwili, gdy mieli wkręcony papier w maszynę i zaczęli dyktować, od dawna z powrotem byłem w Rosji, a kto u diabła może tam kogokolwiek odnaleźć? Cywilne cylindry wszystkie wyciągnęły parasole. Boże, jakiż śnieg padał. Mój generał i nasz monokl z pewnością wybrali paskudny dzień na saneczkowanie. Pod zaśnieżonymi brzozami paru facetów w skórzanych płaszczach i filcowych kapeluszach skradało się z takimi minami, jakby nie mieli z tym wszystkim nic wspólnego. Ślepy półgłówek mógł dostrzec, że śledzą, co się tu dzieje. Nawet Magda, mego generała, była w stanie zauważyć, że diabeł i gestapo podsłuchują. Nikt nie odezwał się ani słowem, dopóki melancholii inne brzozy i skórzane płaszcze były w polu widzenia. Smród trupów ciągnął się za nami długo po tym, jak ich minęliśmy. Kawałek dalej, na stromej ścieżce, w miejscu, skąd mogliśmy widzieć brzozy z góry i ledwie odrobinę dostrzec skórzane płaszcze, pewna wysoko postawiona dama w czerni i woalce upadła na dupę. Zjechała całą drogę w dół, jak bobslej zamierzający ustanowić nowy rekord światowy, prosto pod brzozy, gdzie czekały skórzane płaszcze, tęskniąc, by dokonać jakiegoś aresztowania. Czarno ubrana pani z woalką już się więcej nie pojawiła w procesji. Kiedy zataczając się mijaliśmy pomnik wojny 1870-1871, zdarzyło się, że znowu beknąłem. To było nader bolesne, do prawdy. Absolutnie nie powinienem był jeść golonki z kapustą przed udaniem się na marsz do Walhalli. Było to w chwili, gdy wchodziliśmy na bardzo wąską ścieżkę, a raczej schodki, zbudowane z drewnianych bali i śliskie jak diabli, gdy rzeczy naprawdę zaczęły wyglądać niedobrze. Lejtnant kawalerii, jeden z niosących trumnę, nagle miał kłopoty z ostrogami i zaskrzeczał, a potem upadł z takim rezultatem, że lejtnant saperów, uczestniczący w marszu pogrzebowym tuż za nim, również zwalił się na dupę.
Cała procesja zatrzymała się, zastanawiając, co jeszcze się wydarzy, i mogę was zapewnić, że zdarzyło się mnóstwo i to w piekielnie szybkim tempie. Oficerowie niosący drewnianą skrzynię rozpaczliwie usiłowali ją utrzymać, ale wymknęła się im i grzmiąc poleciała w dół ścieżki, a sześciu lejtnantów pogoniło za nią. Zatrzymajcie go, zatrzymajcie go! Darli się wszyscy. Można by pomyśleć, że mój generał był złodziejem sklepowym uciekającym ze swym łupem ze sklepu kolonialnego. Jakiś generał porucznik, mumia z roku 1914, który stał, rozcierając bezzębne dziąsła, został przewrócony. Zawył cienkim głosem, jakby całe Verdun, a za nim linia Zygfryda zwaliły mu się na głowę. Jego pikielhauba wyleciała w powietrze i już nigdy jej nie ujrzano. Prawdopodobnie skończyła kołysząc się za czubek na tyłku świętego Piotra. Przedhistoryczna szabla z jedwabnymi chwostami odleciała na bok, gdy pudło z moim generałem przejechało jak walec parowy po umundurowanej mumii. Cała procesja z woalkami, cylindrami i paradnymi szablami pod pachą rzuciła się do biegu z najwyższą szybkością przed moim zmarłym generałem, by uniknąć połamania wszystkich kości przez trumnę mknącą z wysokości. Na czele biegła Magda, śmiertelnie wystraszona przez dezerterującą trumnę. Aż do końca mój generał pokazał wszystkim, że był oficerem czołgów, w pełni doceniającym walory zaskakującego ataku. Dopiero gdy przedostał się na drugą stronę wysadzanej drzewami alei, zmienił biegi na niższe. Na szczęście brama z hełmami na kolumnach była otwarta, bo Bóg jeden wie, co jeszcze mogło się wydarzyć. Tam na dole diabeł wstąpił w sześć koni artyleryjskich, które stały rozmyślając nad tym, co Magda powiedziała im o moim generale. Uciekły wraz z lawetą armatnią, a dwaj koniowodni, na pół uśmiejni na grzbietach dwóch czołowych koni, pofrunęli do rowu. Gdzie u diabła sześć czarnych i laweta w końcu się znaleźli, nie mam pojęcia, ale w oddali robili przyjemny, grzmiący hałas. Kapelan generalny i kapelani sztabowi posłali w niebiosa cichą modlitwę, podczas gdy adiutant machał swymi bliznami pojedynkowymi, a szef sztabu przemawiał do niosących trumnę oficerów w sposób nie pozostawiający wątpliwości, że już są w drodze do batalionu na pierwszej linii frontu. Po prostu nie robi się takich rzeczy, by od tak ciskać sobie generałem, który jest w drodze do stołu w Walhalli. Oni trzymali tę drewnianą kurtkę jak człowiek grający w marynarza. Powiedziałem do feldwebla piechoty stojącego obok mnie i chichoczącego ze śmiechu. Adiutant nas obrugał i obiecał, że go jeszcze poznamy. Rezerwowy nosiciel czołgów zajął miejsce artyleryjskiego pedałka, który złamał nogę i nadal leżał jęcząc w ligustrowym żywopłocie. Trumnę podnieść, zakomendorował szef sztabu. Oddział pogrzebowy, powolny marsz. I cała procesja zaczęła się na nowo z regulaminowo smutnymi minami jak trzeba. Dobosze z orkiestry piechoty zaczęli wystukiwać ten kawałek Argoner Wald Mitternacht. Dosłownie można było usłyszeć, jak wszystkie zwapniałe szkielety grzechocząc stanęły na baczność w grobach. Nawet po śmierci mój generał pokazał, że ma poczucie stylu. Cały pogrzeb zaplanował osobiście i z pewnością był to pogrzeb, który zostanie zapamiętany. Słyszałem tylko o jednym, który był lepszy. Był to pogrzeb admirała, podczas którego most złamał się na pół i cała procesja, pudło, marynarze i wszystko inne powpadało do kanału Kilońskiego. 15 z nich utonęło, a admirał odpłynął aż do Zatoki Kilońskiej. Tam wpadł na wynurzający się okręt podwodny. Załoga była tak przerażona, że zaczęła strzelać do admirała, sądząc, że jest to jakiś nowy rodzaj tajnej broni, z którą się zderzyli. Admirał poszedł na dno wraz ze swą trumną. Nazwałeś to pogrzebem? Gderał główny pisarz dywizyjny, feldwebel sztabowy z nadwagą. To raczej były manewry bojowe ze wszystkimi dodatkami. Procesja myślała, że mój generał wybrałby sobie działkę pogrzebową na pierwszym pagórku, ale mylili się. Po krótkim odpoczynku i po zbadaniu wzrokiem widoku zaśnieżonego nieszczęścia, z wysiłkiem zeszliśmy z pierwszego pagórka i zaczęliśmy się wspinać na następny. Dwaj wojownicy w stanie mumii dostali po drodze wylewów.
Saperzy z Lanzenszycen stali na baczność ze szpadlami na ramionach i wykrzywionymi twarzami. Dziura, którą wykopali dla mego generała, była kolosalna. Specjalny oddział udekorował grób gałęziami dębowymi i kwiatami w barwach narodowych. Wieńce też były kolosalne, a najkolosalniejszy z nich od największego dowódcy wszechczasów. Napis na czerwonej szarfie głosił: Führer ci dziękuję. Było to w jakiś sposób zabawne, gdy pomyślało się, że to Führer posłał go do Walhalli w drodze osobistego samobójstwa. Procesja pogrzebowa ustawiła się zgodnie z regulaminem. Cylindry na lewo, mundury na prawo. Znów pojawił się kapelan generalny. Pomachał do nas palcami i wykonał coś w rodzaju salutowania. Następnie skierował zdecydowane, zarówno wojskowe, jak religijne spojrzenie w chmury. Nasz Boże na wysokościach, zaczął układając swe złodziejskie palce na gardzie szabli, przyjmij tego, nie udało mu się rzec nic dalej. W tym momencie zaczął się ześlizgiwać do dziury mojego generała. Oficer służbowy, syfofate bydle, którego podejrzewaliśmy, że jest ciotą, próbował zatrzymać Bożego sługę. Zamiast tego wyperfumowany oficer zjechał do dziury wraz z nim. Bang! Odezwała się dębowa trumna. Mój generał prawdopodobnie pomyślał, że artyleria wzięła go na cel. Szeregowi saperzy zaczęli się śmiać, ale ich śmiech zamarł szybko, gdy adiutant zapisał ich wszystkich do służby na froncie. Żegnaj, kumplu, szepnąłem do frajera stojącego najbliżej mnie. Przeżyłeś większość życia, ciesz się z tego, co ci jeszcze pozostało. Trochę pokwiczał i orzekł, że wszystko jest kupą gówna. Nie mogłem temu zaprzeczyć. Kapelan generalny znów odzyskał równowagę, a oficera służbowego wyłowiono. Tak więc biskup kontynuował swe kazanie. Mój generał był bardzo wielkim żołnierzem, tak powiedział, przykładem dla nas wszystkich. Zawsze gotów był rzucić stos ciał na ołtarz ojczyzny, a wszyscy posiekani pociskami bohaterowie czekali u wrót Walhalli, by powitać swego dowódcę. Założę się, że mają ręce pełne ciężkich pałek, gotowi go nimi powitać, pomyślałem uprzejmie, ale oczywiście nie powiedziałem tego na głos. Ten germański wojownik, plutł świętoszkowaty kapelan generalny głosem, który tak przeraził cmentarne gołębie, że wszystkie zerwały się do lotu. Był osobą prawdziwie wierzącą, zawsze stosującą się do słów Ewangelii. Był oficerem Kaisera, podobnie jak był oficerem Führera. O Jezu Chryste, plutł dalej salutując, oto przynosimy ci żołnierza, człowieka ze stali, który nie myśląc o sobie wykonywał trudne rozkazy wodza naczelnego. O Boże, przyjmij go jak bohatera, jakim jest. Wszyscy generałowie z zadowoleniem skinęli głowami. Szef sztabu z aprobatą zadzwonił szablą, zaś adiutant pokazał wszystkie zęby w uśmiechu i ułożył swe studenckie blizny w porządku. Bóg Niemców rzeczywiście wytrzeszczy gały, spotykając mego generała, pomyślałem. Niewiele czasu upłynie, a cały raj zmieni się w teren manewrów czołgowych ze wszystkimi ozdóbkami. Bóg i jego syn będą taszczyli cele i służyli jako sygnaliści wyników. Święty Piotr będzie obsługiwał tekturowy czasomierz, a święty Paweł kontrolował zużycie amunicji. I żaden anioł nie ucieknie z paru żywymi. No cóż, w ten sposób wiem, jak będę spędzał czas w niebiańskich komnatach. Jak? Spytał stary, nic nie rozumiejąc. To oczywiste, uśmiechnął się Gregor. Oczywiście znów będę kierowcą mojego generała i zostanę awansowany na feldwebla natychmiast po tym, jak kopnę w kalendarz. Nawiasem mówiąc, podprowadziłem proporzec dywizyjny, zanim wyruszyłem na front. Mój generał będzie naprawdę zadowolony, gdy pojawię się z nim jako nieboszczyk. Jestem pewien, że mi wybaczy nawet to, że raz go wyprałem i wyprasowałem. Na kolana, do modlitwy, rozkazał kapelan generalny i ruszyliśmy modlić się całą bandą. Adiutantowi znów udało się schwytać paru facetów od motocykli, którzy się nie modlili. Zabawiali się opowiadaniem o grze grywanej przez Finów, zwanej granatnią zabawą. Duża grupa Finów staje kołem i jeden z nich wyciąga z granatu zawleczkę. Następnie przerzucają go z ręki do ręki. Dupek, w którego dłoni wybucha, przegrywa. Jest to gra w najwyższym stopniu podniecająca, ale trzeba być Finem, by w niej naprawdę gustować.
Bardzo się pocąc i klnąc szeptem, saperzy zdołali znów wyciągnąć trumnę z dziury, aby można ją ponownie opuścić we właściwy sposób z bębniącymi werblami i wrzeszczącymi trąbami. Ta-ta-ta-ta! Ale tego dnia opuściło nas szczęście. Trąby były zamarznięte na amen i wszystko, co z nich wyszło, to były jakieś ochrypłe hałasy, podobne do huczenia sów. Przeraziły cmentarne wrony prawie na śmierć. Szef sztabu szepnął coś złośliwie i biedni muzycy dostali rozkaz zamienić swe trąby na granaty ręczne i karabiny. Jazda na front także z nimi. No cóż, w końcu udało im się dostać parę ciepłych trąb, na których można było grać, i mój generał zjechał w zimną ziemię przy dźwiękach Alte Kameraden. Wszystko wyglądało więc, że będzie w porządku, do chwili, gdy jakiś dupowaty lejtnant piechoty zapragnął rozetrzeć sobie dłonie, ponieważ sznur zdzierał mu z nich skórę. Bang! Rozległ się głuchy dźwięk i skrzynia stanęła w dziurze na sztorc. Najgorsze było, że jeden koniec się otworzył i oto spojrzała na nas z wyrzutem blada twarz mojego generała z rozbitej trumny. Najbardziej zdumiewający był przy tym nasz monokl, który nadal pozostał na miejscu przy oku. Klej, którego użyłem, musiał być w dobrym gatunku. Niektórzy z brygady cylindrów i czarnych woalek przeżegnali się, a kapelan generalny obrugał kapelanów sztabowych, jakby to była ich wina, że trumna pękła. Saperzy ponownie musieli zejść do dziury i wyciągnąć mego generała na wierzch, póki trumna nie zostanie zreperowana. Położyliśmy go na wierzchu granitowego pomnika jakiegoś tam miejsca, w którym lały się rzeki niemieckiej krwi. Trzej stolarze z korpusu saperów pod dowództwem nadzorcy prac polowych przybyli jak błyskawice w otwartym samochodzie sztabowym. Do cna spryskali roztopionym śniegiem pikiel chałuby, błyszczące blaszane kapelusze i jedwabne cylindry. Najpierw nadzorca musiał wykonać rysunek. To zostało zrobione bardzo dokładnie i w skali, podczas gdy procesja stała wokoło, tańcząc w górę i w dół na zamarzniętych stopach. Większość z obecnych już porzuciła miny pogrzebowe i po prostu wyglądała na gruntownie znudzonych. Niemniej był to nadal pogrzeb, którego nie zapomni nikt z biorących w nim udział. Przykryłem mego generała kocem. Wyglądał na tak zmarzniętego, leżąc tam na granitowej płycie w paradnym mundurze bez płaszcza. Zasalutowałem mu. Nasz monokl zabłyszczał, a ja poczułem się tak, jakbym dostał mocne uderzenie w czubek głowy. To musiał być mój zmarły generał, wydający mi rozkaz. Wreszcie nadzorca ukończył rysowanie swego planu i stolarze mogli wziąć się za naprawę pożegnalnej skrzyni. Podczas gdy muzycy piechoty bębnili w werble, pilotując powrót mego generała do jego ostatniej kwatery, nagle zdałem sobie sprawę, co go rozgniewało. Zapomniałem zaśpiewać. O, do diabła, pomyślałem i pomknąłem ku głowie dębowej trumny, gdzie umieszczono szablę honorową i poduszkę z orderami z powrotem we właściwej pozycji. Wtedy zacząłem i wyśpiewałem wszystkie zwrotki na temat śmierci jadącej na swym czarnym rumaku. To wywołało niemałe poruszenie. Tak, nawet banda w skórzanych płaszczach podkradła się nieco bliżej. Wszyscy się gapili. Blaszane kapelusze, pikiel chałuby, czarne woalki i jedwabne cylindry. Jak sądzę, pomyśleli, że dostałem świra, ale by być absolutnie uczciwym, nie uważam, abym zaśpiewał to zbyt źle. Nawet choć śpiew musiał przebić się przez chmurę śliwowicy, a ja być może od czasu do czasu chwiałem się na nogach. Adiutant i jego blizny stali tam, gotowi rzucić się na mnie, ale przebrnąłem w porządku przez wszystkie pięć zwrotek. Gdy je ukończyłem, udało mi się odczekać na następny łyk śliwowicy, póki nie zasalutowałem i nie zameldowałem do otwartej trumny. Rozkazy wykonane, herr general. Wtedy wykonałem w tył zwrot i zasalutowałem adiutantowi i wszystkim jego bliznom. Pokój Boży, powiedziałem. Trzeba było widzieć jego minę. Blizny wiły się jak wiadro węgorzy. Przez jedną minutę myślałem, że zacznie mnie rąbać swoją paradną szablą. Wtedy wymknąłem się poza żywo płot z ligustru i łyknąłem haust śliwowicy, aby stać się znów normalnym. Moja pieśń wywołała odrobinę zamieszania w wielkiej procesji pogrzebowej. Wyraźnie słyszałem, że o mnie mówią. Nie było wątpliwości, że wysunąłem się na pierwsze miejsce moją solową pieśnią.
Szpadle w górę, zakomenderował szef sztabu, ale zanim saperzy mogli zacząć zakopywać, podszedł oberst sztabu generalnego i szepnął mu coś do ucha. Stać, wrzasnął szef sztabu. Saperzy wypuścili szpadle tak, jakby były rozpalone do czerwoności. Zapomniano salut du nord i mój generał musiał znów wyleźć w górę ze swej dziury. Po chwili wszystko było znów w porządku, z wyjątkiem żołnierzy, którzy mieli wystrzelić salwę honorową, w międzyczasie poszli do domu. Dyżurny pobiegł kłusem do koszar grenadierów i po długim oczekiwaniu na zimnie pojawił się oddział pod dowództwem lejtnanta. I wreszcie wszystko było skończone. Procesja pobrnęła przez mokry śnieg, pogrzebowe miny zostawiono za sobą. Wszystko, o czym myślano, to była gorąca kawa, świeże ciastka i drink, by nim zmyć cały ten smutek. Niektórzy z pochodu zwalili się na dupy, schodząc śliską ścieżką, ale nikt nie zwracał na to uwagi, poza tymi, których to dotknęło. Nabożeństwo pogrzebowe skończyło się. Banda w skórzanych płaszczach wmieszała się w procesję, by podsłuchać jakąkolwiek nieostrożną rozmowę, która mogła pomóc nieprzyjacielowi. Nie chcieli wracać na admirał Schroederstrasse, nie mając niczego do zameldowania. Zasalutowałem niemieckiemu jeżowi, który przemykał nad paru grobami. Pokój Boży, powiedziałem. Boże, jakże padało, a do tego zaczęło wiać. Podwiozła mnie ferajna z prac polowych. Nikt ze sztabu nie chciał mnie zabrać. Byłem pariasem. Byłem też przygnębiony. Poszedłem pod czerwoną kaczkę, by ponownie zwilżyć swój organ śpiewu i podczas gdy prowadziłem wysoce zdradziecką rozmowę z właścicielem, nagle zdałem sobie sprawę, że mój generał zupełnie znikł z mego życia. Między nami wszystko było skończone. Nigdy więcej nie obtańcuje mnie za upranie i wyprasowanie proporca czy cokolwiek innego, co popełniłem pomiędzy naszymi wycieczkami samochodem sztabowym. Już następnego dnia otrzymałem rozkaz wyjazdu. Adiutant przyszedł i osobiście mi go wręczył. Spotkamy się jeszcze, unteroficir Martin, szczeknął hipokryta, gdy gramoliłem się na ciężarówkę pośród innych kandydatów do śmierci, którzy robili sobie jaja podczas pogrzebu mego generała. Panie, ratuj nas, westchnął stary. Nie ma całej tej ceremonii, gdy któryś z nas kopnie w kalendarz za ukochaną ojczyznę. Przyszły listy i zapomnieliśmy o pogrzebie generała. Były trzy listy dla starego. Jego żona Lizelotte została awansowana na głównego motorniczego tramwajowego. Jest to bezpieczniejsze zajęcie podczas nalotów, ponieważ w pobliżu jest więcej schronów. Gdy jest się zwykłym motorniczym, nie zawsze jest się blisko schronu, gdy bomby zaczynają spadać. Cała ta gadanina o alarmach rozlegających się z należytym wyprzedzeniem to tylko propaganda. Zwykłe syreny nie zaczynają wyć, póki bomby nie rozpoczną spadać, a biorąc pod uwagę, jak teraz bombardują, mała jest szansa, by żywym dotrzeć do schronu. Dawniej po prostu rzucali bomby gdziekolwiek. Teraz wybierają jakiś obszar i równają go z ziemią. Nawet szczury zostają wybite. Heide był zdumiony, że jest list także do niego. Heil Hitler, wymamrotał z szacunkiem, gdy zrozumiał, że pochodzi od Gauleitera nad Renii we własnej osobie. Podniósł list do góry, abyśmy ujrzeli przesadnej wielkości błyszczącego orła partyjnego. Z szacunkiem papieża kartkującego Biblię otworzył kopertę. Nareszcie triumfował. Dali mi czarnego orła i do tego w sam czas. Czarnego orła? Spytał Porta. Gdzie u diabła będziemy trzymać orła? Idiota, warknął Heide. To order partyjny i to jeden z najwyższych. Trzymał triumfalnie dokument przed nosem Porty. I co na to powiesz? Chciałbyś takiego mieć, no nie? Nie, dziękuję ci bardzo uprzejmie, powiedział Porta. Mogłoby to kosztować mnie skręcenie karku, gdyby sąsiedzi się pojawili, a Adolf i jego partia odeszli w przeszłość. Ostrzegam cię, syczał Heide jak rozzłoszczony kot, któremu nadepnięto na ogon. Z tym orderem już nikomu nie popuszczę. Każdy, kto obraża partię, stanie do raportu. Czy do tego dołączono sałatkę? Zapytał mały z zainteresowaniem, pochylając się do przodu. Nie, dumnie odpowiedział Heide. Dowódca będzie mnie nim dekorował osobiście.
Słyszałem, że oni ciężko pracują, przykładając na nich pieczątki dniami i nocami, uśmiechnął się Porta. 25 marek za 100 kilo, a gaulajterzy przysyłają je całymi wiadrami. Obergefreiter Kreuzfeld, zawołał pisarz, rzucając list małemu. Boziu, zmiłuj się, krzyknął mały, trzymając list, jakby był to granat z wyciągniętą zawleczką i obwąchując go ciekawie. Kto w imię piekła byłby tak szalony, by pisać do mnie? Łatwo się o tym przekonasz, otwierając go, śmiał się Porta. Grubym, brudnym palcem mały rozdarł kopertę i wyciągnął ze środka zatłuszczony plik papieru listowego. Przez pewien czas wpatrywał się w ołówkowe bazgroły na tanim papierze. Hej, przeczytaj mi to, możesz? Spytał, wręczając kartki staremu. Moje oczy nie są dziś aż tak dobre. Całe to gówno w powietrzu tego kraju komuchów niszczy człowiekowi wzrok. Stary flegmatycznie nabił fajkę ze srebrnym wieczkiem i rzucił okiem na gęsto zapisane linijki.